Cześć, cześć, witam cię serdecznie. Eligiusz Zróbek z tej strony. Jest o niedziela, około godziny 10 wieczorem, a ja nagrywam dla ciebie specjalnie to wideo, dlatego że postanowiłem, że podzielę się z tobą czymś naprawdę bardzo, bardzo dobrym. Tak jak wiesz, bardzo dużo się uczę, czytam, po prostu i wdrażam w życie wszystko to, co zauważę, że jest warte do wdrażania, nawet jak nie jest warte, to i tak wdrażam, żeby po prostu sobie zobaczyć, czy to będzie u mnie działać. I dzisiaj słuchałem Garego Warniczuka. Jeżeli nie wiesz, kto to jest Gary V, to powinieneś się dowiedzieć. Wpisz sobie w internet, w Google i będziesz wiedział. To jest jeden z najlepszych entrepreneurów w Ameryce. W ogóle jest z Białorusi i no, robi taką robotę, że szok. I dzisiaj dam ci jedną wspaniałą technikę, na której możesz zarabiać już w tym tygodniu tak naprawdę, bez praktycznie wkładu własnego. Wszyscy się głowią, troją, jak to zrobić, trzeba polecać i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę gówno prawda. Nic nie trzeba robić takiego. To jest bardzo, bardzo prosta sprawa. Weź, znajdź coś za darmo i zacznij sprzedawać to na Allegro. Oni robią, on po prostu robi to w Ameryce. U nich jest akurat Craigslist, który jest po prostu, który jest po prostu no, jednym z najbardziej popularnych internetowych portali, gdzie można kupić, sprzedać, zamienić i właśnie dostać za darmo rzeczy, ale ty możesz równie dobrze poszukać w internecie, w gazecie coś za darmo, co po prostu ludzie oddają, bo ludzie oddają, na 100% coś oddają, a jeżeli nie, to pójdź zapukaj do sąsiada i zapytaj się, co ma zbędnego i pójdź do drugiego, później do trzeciego, później do czwartego i na pewno coś nazbierasz. Jeżeli to nazbierasz, to nawet jeżeli to byś miał sprzedać za 5 zł czy za 10 zł, to pamiętaj, zawsze to jest 10 zł. I teraz, co robisz z tymi pieniędzmi? Bo oczywiście nie wydawaj ich od razu, bo nie o to chodzi, żeby je wydawać. Weź je zainwestuj. Pojedź na rynek i kup jakiś tani towar i sprzedaj go na Allegro, nie wiem, 10 razy drożej, 100 razy drożej, 1000 razy drożej. To wszystko zależy od ciebie, od twojej inwencji twórczej i jak to po prostu, jak się do tego dostosujesz. I teraz tak, ja przyszedłem z tym pomysłem oczywiście i moja dziewczyna Marta mówi, no ale my nie mamy miejsca w domu. Okej, poczekaj, mamy miejsce, oczywiście, że mamy. Mamy jeden wolny pokój. Nie musimy dużych gratów zbierać, tylko małe graty, tak więc to jest różnica. Może to być radioodbiornik, może to być mały telewizor, nie wiem, rzeczy, które są potrzebne codziennie, zestawy kuchenne, talerze. Ludzie takie rzeczy oddają po prostu, bo są im niepotrzebne, bo już mają coś nowego i szkoda im tego wyrzucić, lepiej to komuś oddać, tak? A ty możesz na tym zarobić. I teraz, jak na tym zarobić? Trzeba się wyróżnić na tym Allegro. Jak wyróżnić się na Allegro? Jeżeli robisz tytuł, zrób go ze słów kluczowych, które są po prostu w tym produkcie. Poszukaj sobie na Google, wpisz sobie po prostu, które słowa są najczęściej wyszukiwane do tego produktu i ułóż z tego tytuł. To będzie pierwsza sprawa, dlatego że jeżeli w Google ludzie tego szukają, to na Allegro też ludzie tego szukają, bo to jest normalna sprawa. Następny tytuł, jeżeli ci się zmieści to w tytule, to powstawiaj sobie na przykład 3 albo 4 gwiazdki przed twoim tytułem i 4 gwiazdki po tytule. Żeby po prostu to się wyróżniało, że jak ktoś będzie przewijał, to patrzy, a ten jest z gwiazdkami, ten jest bardzo ciekawy. Co jeszcze mogę ci powiedzieć ciekawego? Poobserwuj najlepiej sprzedających Allegrowiczów. Czyli jeżeli masz na przykład garnek do sprzedania, to patrzysz, jak ludzie sprzedają garki. I zrób po prostu tą aukcję lepiej, albo coś zastosuj takiego, żeby po prostu rzucało się w oczy. Zdjęcie z ramką, zdjęcie po prostu, które wyróżnia się, które ludzie będą widzieć jako pierwsze w twojej aukcji.
one powinno być z czerwoną ramką. Dlaczego z czerwoną ramką? Dlatego, że jak będą przejeżdżać przez te Allegro całe, to tą ramkę będzie widać. To jest wyszczególnianie. Zdjęcie oczywiście musi być ładne, musi być dobrze wykonane, ale teraz telefony komórkowe są tak wspaniałe, że ty po prostu możesz zrobić naprawdę bardzo, bardzo dobre zdjęcie. Najlepiej zdjęcia robić z oświetleniem dziennym, bo wtedy najlepsze wychodzą. Musisz pamiętać, że każda lampa ma 500 lumenów, 600, 700, 800. Światło dzienne ma ich 10 tysięcy i to jest ta właśnie wielka różnica. Tak więc porób dobre zdjęcia, najlepiej na jakimś białym tle, żeby nic się nie rzucało i tak dalej. Zrób do tego krótki film, minutowy po prostu, nawet nic nie musisz mówić, ale najlepiej, żebyś opowiedział trochę o tym produkcie. O, słuchajcie, tutaj jest garnek srebrny, wspaniały, nic się nie przypala, bla, bla, bla. Proste, proste. I trzeba po prostu działać, nie? I te wszystkie obiekcje, które po prostu teraz masz w głowie, wyrzuć je, zacznij działać i zobacz, czy to się sprawdzi. Drugą taką obiekcją jest na przykład moje dziewczyny, że a, nie będziesz miał na to czasu i tak dalej. Słuchaj, czas zawsze się znajdzie. Jeżeli dasz radę poświęcić godzinę czasu na to, to już jesteś wygrany. Godzina czasu z 24 godzin, gdzie przynajmniej powiedzmy 6-7 godzin śnisz, oczywiście chodzisz do pracy, ale podejrzewam, że tą godzinę czasu gdzieś wygospodarujesz, żeby przeszukać internet, żeby poszukać, pójść do sąsiada, zapytać się go, żeby to wziąć, zrobić zdjęcie, to nie musi być od razu naraz, zaraz. Wejdź sobie wyznacz coś takiego, że ej, słuchaj, dobra, dzisiaj idę po 10 sąsiadach, tak? I zrób tylko to i zobacz, co oni mają do oddania. Weź to, nawet, nie wiem, niech to będzie garnek, niech to będzie kubek, ale zacznij, zacznij po prostu działać. I nie myśl sobie, a to się nie opłaca. Pamiętaj, od małego kroku się zaczyna, a później jest jeszcze jeden, później jeszcze jeden, później jeszcze jeden, a to co zaoszczędzisz, pojedziesz na rynek, kupisz inne rzeczy i sprzedasz je 10, 50, 100 razy drożej, może 1000 razy drożej, nigdy nic nie wiadomo. Pamiętaj, że ceny na Allegro są zupełnie inne niż na przykład na takim rynku, gdzie ludzie stoją, bo to jest coś zupełnie innego. Kopiuj po prostu opisy ludzi, które mają bardzo podobne rzeczy, żebyś nie musiał się napracować, tylko pozmieniaj tak troszeczkę to pod siebie. Pamiętaj, najlepsi Allegrowicze mają najlepsze opisy, a ty zrób troszeczkę inaczej. Troszeczkę inaczej. Pozmieniaj zdania, weź po prostu zrób swoją interpretację, tak jak ty byś chciał, żeby to było dla ciebie, żebyś to mógł kupić. Tylko tyle, nic więcej. Dobra, słuchajcie, nie przedłużam, idę jeszcze napisać mailing. Mam nadzieję, że ci się podobało. Zostaw łapkę w górę, daj subskrypcję, jeżeli ci się podobało to. I jeszcze jedną rzecz ci chciałem powiedzieć. Polecam ci bardzo, bardzo, bardzo mocno tą książkę. Jeżeli jej jeszcze nie widziałeś, nie czytałeś, to powinieneś się wbijać zaraz w internet i ją po prostu sobie kupić, bo jest naprawdę zajebista. Zajebista jest i oglądaj tego gościa. Jest bardzo dużo filmików, jeżeli nie znasz po angielsku, jest dużo filmików przetłumaczonych na polski, są napisy i tam naprawdę bardzo, bardzo dużo możesz się dowiedzieć, ale też oglądaj mój kanał, dlatego że ja tu po prostu bardzo dużo rzeczy będę mówił, bardzo fajnych, właśnie ciekawych. Co jeszcze? Możesz się zapisać na mój newsletter, to ci polecam, bo tam też są naprawdę fajne rzeczy, tak jak na przykład te wideo teraz. Oczywiście wbijaj na grupę facebookową, wbijaj na mojego Facebooka, a chcesz się coś mnie zapytać? Zapytaj się mnie, ja tobie odpowiem. Jeżeli od razu nie odpowiadam, to znaczy, że jestem zajęty, ale pamiętaj, że staram się odpowiadać na wszystkie pytania. Na dole jeszcze w tym opisie jest ankieta. Jeżeli byś chciał wypełnić ankietę, co byś chciał, żeby było na przykład w newsletterach do ciebie, to wal śmiało, ja bardzo chętnie będę po prostu dzielił się tymi tematami, bo naprawdę głowę mam dużą i nabitą pomysłami, a teraz odkąd jestem na keto diecie, to w ogóle dzieją się rzeczy niesamowite. Dobra, to było podskryptum, ja lecę dalej. Trzymaj się i do zobaczenia jutro. Oglądaj mój kanał, bo tu się dzieją naprawdę bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. Hej!